Monika Dykar-Woźniak, Stowarzyszenie Progresu. Z Domem Dziecka w Tanowie współpracujemy od października ubiegłego roku i współpraca układa się fenomenalnie. Dla dzieci organizujemy warsztaty fotograficzne. Ostatnio wspólnie z Andrzejem Krupińskim, naszym fotografem, zorganizowaliśmy wernisaż. Wernisaż wystawy My, gdzie umieściliśmy zdjęcia, taką fotografię z życia dzieci z Domu Dziecka w Tanowie. Zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia tej wystawy. Wystawa jest cały czas otwarta, także wystarczy, myślę, że w tej chwili odbywa się tutaj pokaz mody połączony z sesją fotograficzną i zajęciami z puszczania paniek mydlanych. Dziewczęta przybierają się w stroje z lat 70. Później mamy sesję fotograficzną na motorze. Dla Domu Dziecka w Tanowie organizujemy też warsztaty kreatywne, warsztaty rozwojowe. Często robimy noce filmowe. Filmy puszczamy takie, może nie terapeutyczne, ale z przemyśleniem po to, żeby później dyskutować na temat filmów dla dzieci. Dzieci zabieramy do kina, do teatru. 20 czerwca w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia organizujemy dla dzieci mini recital. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wydarzenie będzie utworzone niebawem na Facebooku. Podczas mini recitalu zaprezentują się wychowankowie Domu Dziecka w Tanowie, wolontariusze i współpracujący z nami pan Leciejewski Ireneusz. To jest pan, który stroi pianina i fortepiany, ale ma również zespół dziecięcy i zagra dla dzieci parę muzycznych utworów. Będzie można również, będą wykonywało na tą okoliczność. W tej chwili w Domu Dziecka w Tanowie trwają warsztaty zorganizowane wspólnie przez Stowarzyszenie Progresu, hałas motocyklu w tle i Szkołę Medyczno-Społeczną w Szczecinie. Warsztaty polegają na tym, że dzieci mają sesję fotograficzną na motorze, motocyklu. Dzieci mogą kręcić gaz na motocyklu. Andrzej Krupiński, nasz fotograf, wykonuje zdjęcia. Dziewczęta przebierają się w stroje z lat 70. I też mają ciekawą sesję fotograficzną. Jest piękna pogoda. Puszczamy bańki, duże bańki mydlane. I dzieci też mają zdjęcia na tle baniek mydlanych. 3 września w Amfiteatrze w Szczecinie odbędzie się wielki koncert charytatywny dla naszych podopiecznych Stowarzyszenia Progresu. Jest to 10 dzieci z chorujących na choroby rzadkie, ale są to również wychowankowie Domu Dziecka w Tanowie. Zapraszamy już bardzo serdecznie wszystkich. To będzie również wydarzenie dla Zbyszka Długosza, byłego bramkarza Pogoni Szczecin. Możemy już śmiało powiedzieć, że w wydarzeniu wezmą udział piłkarze Pogoni Szczecin. Wydarzenie również popiera i weźmie w nim udział znany piłkarz i będzie zapowiadał wydarzenie Kamil Grosicki. Również wydarzenie zapowiadać będzie i promować znany były bramkarz Pogoni Szczecin Radosław Majdan. W wydarzeniu 3 września również weźmie udział Tomasz Frankowski. Wystąpią znane zespoły, między innymi wystąpi zespół Lord Soft of Queen. Wystąpi też zespół, który będzie śpiewał covery zespołu Queen, Bon Jovi i inne znane utwory lat 80. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Już niebawem plakat wydarzenia i wydarzenie na Facebooku zostanie umieszczone. Zapraszamy na godzinę od godziny 14, masa atrakcji do 19. To tylko część zapowiedzianych atrakcji. Również zajdzie się miasteczko piłkarskie. Będzie można próbować strzelić gola Zbyszkowi Długoszowi. Będzie można porozmawiać ze znanymi piłkarzami, zrobić sobie zdjęcie. Będą oldboje Pogoni Szczecin, będą kibice Pogoni Szczecin. Będzie cała masa atrakcji. Już niebawem o wszystkich opowiemy. Anna Karaś i Bogusz Borkowski. Przyjechaliśmy do Domu Dziecka, żeby zorganizować czas wolny, zajęcia ruchowe, bańki puszczane na powietrzu i taka sesja zdjęciowa lata 70. z udziałem motocykla w tle, uatrakcyjnienie czasu wolnego, coś takiego. W planach mamy, aby przyjechała szkoła, w której pracuje, Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie, szkoła, która kształci w zawodach społeczno-medycznych, żeby zrobić pokaz wizażu, pokaz mody, sesję fotograficzną i gry i zabawy ruchowe. Myślimy, że uda nam się to zrealizować w nowym roku szkolnym, we wrześniu albo w październiku. Dziękuję.